to ja tam przez te 3 tygodnie nie będę pił grama alkoholu. Często te normy przekraczane są wielokrotnie. Można sobie dietą zaszkodzić. Czy lekarze zalecają trzymanie dotychczasowego sposobu żywienia, nieeksperymentowanie z niektórymi sposobami żywienia? Jak to wygląda? Czy można sobie zaszkodzić suplementami? Tak. Myślę, że nieodpowiednie używanie, przekraczanie często wielokrotne dawek witamin, mikroelementów może się odbić negatywnie na naszym zdrowiu. Czy na płodności? Chyba raczej nie. To bardziej organizm w którymś momencie, czyli organizm, który nie zachodzi w ciążę, zbuntują się inne elementy tego naszego ciała, że czegoś jest tam za dużo i coś zaczyna się psuć. Czyli okej, musi być rozwaga, rozsądek i nie można przekraczać. Często te normy przekraczane są wielokrotnie. No i tu na dłuższą metę stosowanie rzeczywiście takiego postępowania może zakończyć się nieprzyjemnie. A dieta w trakcie leczenia, w trakcie stymulacji hormonalnej, czy jest coś, co może zakłócić działanie hormonów? Szczęśliwie nie, bo leki podawane są w postaci iniekcji podskórnych i jest to duża część leków. Bardzo mało leków, którymi leczymy, podawanych jest doustnie. Bo jedynie ta droga byłaby jakąś przeszkodą, także tutaj nie. Natomiast też stymulacja owulacji trwa kilkanaście dni. Kobieta rodzi się z komórkami jajowymi, ma je przez całe swoje życie. No też czasem trochę uśmiecham się, jak słyszę, że to ja tam przez te 3 tygodnie nie będę pił grama alkoholu, tak? No właśnie, jaki jest wtedy komentarz? Przytakuję, że okej, bardzo proszę, ale to nie ma istotnego znaczenia. Plemniki powstają przez około 3 miesiące, czyli jeśli pacjent kilka dni przed tym, jak będziemy potrzebować jego plemników, raptem przestanie jeść coś, co lubi i uznamy, że jest niezdrowe, nie odczujemy tego. Te zmiany jednak powinny następować dużo wcześniej, zanim my to będziemy w stanie odczuć, że nam będzie albo łatwiej leczyć, albo też pacjenci w którymś momencie nie będą potrzebowali już takiego leczenia. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.